Serdecznie zapraszam do mojego ogrodu pod szumiącą lipą. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Dzisiaj witam Was w moim pokoju, w domu, ponieważ na zewnątrz po prostu nie chce się wychodzić. Nie chce się nawet patrzeć przez okno. Jest tak brzydka pogoda. Wieje, pada deszcz, pochmurno. Jest godzina 8 rano i jeszcze nawet nie byłam u moich kurek. Na razie nie chcę ich jeszcze wypuszczać, może za jakieś pół godziny, za godzinę wypuszczę, bo no, może troszeczkę się zmieni. Najgorzej boję się tego wiatru, ponieważ wiatr bardzo się wzmógł i drzewa się uginają, a moje kury, jak wiecie, nic się nie przejmują pogodą. Deszcz i wiatr im nie straszne. Bardziej ja się o nie boję, niż one same o siebie. No co zrobić? One chcą wychodzić na zewnątrz, chcą chodzić, chcą sobie grzebać, chcą szukać coś tam. Teraz wyłożyłam im, widzieliście, sianem, więc sobie tam grzebią, tam szukają i nie zwracają uwagi na pogodę. A boję się, że może odbić się to na ich zdrowiu, bo wiatr jest bardzo nieprzyjemny. No i wiatr właśnie jest chyba najbardziej szkodliwy dla kur. Wobec tego na razie jeszcze nie wychodzę do nich, bo nie chcę, żeby mnie zobaczyły, bo wtedy jest już tam RWTS w środku i chcą, pchają się do wyjścia. Więc na razie spokojnie siedzę sobie w domu. Romek pojechał na zakupy, bo pojechał przy okazji robienia spożywczych zakupów. Jeszcze pojedzie po te listewki, żebyśmy zrobili im tą osłonę przed deszczem, to wtedy chociaż nie będą mokły, bo wczoraj widzieliście, padało cały dzień, a one sobie spacerowały po deszczu i nic się nie przejmowały. Już połowa listopada, czas niedługo zacząć myśleć o świątecznych porządkach. Jak wiecie, w kuchni to zawsze jest coś do zrobienia. Ja mam, jak pewnie większość z Was, w kuchni te sypkie wszystkie produkty w słojach. To znaczy ryż, czy kaszę, bułka tarta, czy jakieś różne rodzaje mąki. To wszystko mam poprzesypywane do pojemników. Ponieważ do tej pory nie miałam takich jednakowych pojemników, tylko różnego rodzaju słoje zamykane, no więc w szafce oczywiście zajmują one więcej miejsca, no bo każdy słoik jest inny, ten jest bardziej okrągły, ten jest wyższy, ten niższy i robił się w tej szafce bałagan. No jak wiecie, pewnie u Was, no pewnie nie u wszystkich, ale tak to zazwyczaj bywa. Oprócz tego teraz mam dużo, jak widzieliście, suszonej papryki różnego rodzaju. I chili, i jalapeno, i habanero, i tą koral. Każda powinna być w osobnym pojemniku, żeby one mi się nie pomieszały i żebym po prostu sobie łatwo wzięła, czy taką potrzebuję, czy taką. Poza tym mam dużo różnych innych suszonych rzeczy, takich jak gruszki suszone, jak jeszcze będę jabłka suszyła. No, tych różnych takich sypkich produktów, które się ma, jest naprawdę sporo. Mam też dużo różnych ziół suszonych, rodzynki, czy jakieś różne rodzaje orzechów.
I to wszystko przydałoby się, żeby było jakoś posegregowane, bo więc ja postanowiłam, że w tym roku zrobię generalny porządek w moich wszystkich szafkach, żeby zrobić sobie ułatwienie, żeby wiedzieć, gdzie co stoi, widzieć i mieć wszystko w idealnym porządku. Ponieważ pogoda nie sprzyja w ogóle wychodzeniu na zewnątrz, nie sprzyja w ogóle spacerom, w ogóle pracy w ogóle pracy w ogrodzie, więc można zacząć robić porządki już teraz, właśnie jak jest taka pogoda niesprzyjająca i już ten czas przedświąteczny będzie można wykorzystać na inne rzeczy, na robienie ozdób świątecznych, na przygotowywanie się do świąt, a nie na takich właśnie porządkach, które faktycznie można zrobić już teraz, bo przecież można to robić cały rok. Ale ja to będę robiła teraz. Dlaczego? Dlatego, ponieważ kupiłam sobie pojemniki jednakowe, ale różnej wielkości i takie, jakie chciałam, zamykane, żeby można było łatwo otwierać. I właśnie wczoraj te pojemniki do mnie dotarły. To są pojemniki plastikowe. Może lepsze byłyby szklane, ale wiecie, no, raczej szklanych pojemników takich się nie dostanie. One są dobre dla mnie, dlatego że mają dobre pokrywki. Te pokrywki są tutaj z uszczelką, na czym mi bardzo zależało, ponieważ wtedy są szczelne, nie dochodzi powietrze. I właśnie do takich rzeczy jak suszone owoce czy suszone warzywa, szczelność pojemnika jest bardzo ważna, ponieważ no, wtedy nie dochodzi wilgoć. Bardzo dobrze tutaj się zakłada tą pokrywkę, no i one się dobrze z czterech stron tutaj zatrzaskują. Ja mam komplet 24 takich pojemników i są cztery różne wielkości, cztery różne pojemności tych pojemników. Największy pojemnik to jest pojemnik, zaraz tutaj wam powiem. Największy pojemnik to jest 2,5 litra i on jest bardzo wysoki, więc można sobie tutaj na przykład makaron spaghetti, różne makarony właśnie w takich fajnych, tych wysokich pojemnikach. Druga wielkość to jest 1,7 litra. Trzecia wielkość to jest 1,25 litra. I czwarta wielkość to jest 0,75 litra. I tych pojemników, tych najmniejszych, 0,75, jest 10 sztuk, natomiast tamtych, czyli tych 1,25, 1,75 i 2,5, jest po 5 sztuk. I bardzo jestem zadowolona, że tych małych jest najwięcej, ponieważ właśnie takie różne drobne te rzeczy, jak te suszone śliwki, mam suszone gruszki, to mam w takich niewielkich ilościach i właśnie fajnie będą się przechowywały w tych pojemnikach. Jak tutaj widzę na spodzie, jest pokazane, że można ich używać w zamrażarce, w mikrofalówce i nawet w piekarniku, ponieważ temperatura, jaką wytrzymują, to jest od minus 20 stopni do około 100 stopni. Więc w piekarniku, jak chcemy, mamy na przykład jakąś potrawę w lodówce, na przykład schowaną do podgrzania, no to w 100 stopniach ładnie można to w piekarniku podgrzać. Wiem, że to są pojemniki plastikowe. Wielu z Was powie, że nie używa plastikowych pojemników, że to jest niedobre dla ziemi, że powinno się plastikowe wykluczyć rzeczy. No ale jeżeli ja kupię takie plastikowe pojemniki raz, to mogę je mieć bardzo, 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 bardzo długo
i one będą mi służyły na długi okres czasu. Więc ja nie wyrzucę ich za chwilę, tak jak jednorazowe jakieś rzeczy plastikowe, jak jednorazowego użytku, tylko one będą mi służyły przez wiele lat, a może jeszcze dłużej. Więc ja kupuję plastikowe rzeczy, bo no, szklane nie zawsze są dostępne. No i szklane są przede wszystkim ciężkie. No, ale wiecie, gdybym ja kupiła szklane takie pojemniki, chociaż no, ciężko o taki zestaw szklany pewnie kosztowałby bardzo, bardzo dużo. I napełniła je produktami, wsadziła do szafki na półki, no to nie wiem, czy te półki by mi wytrzymały, czy one by się nie powyginały. Jeszcze jedną wam powiem dobrą sprawą tutaj jest w tych pojemnikach, że tutaj na boku jest podane co pół litra miarka. Więc jak sobie coś tutaj nasypiemy, to można sobie fajnie odsypywać i wiedzieć, ile jest. Co pół litra w tym wysokim również jest tutaj z boku pół litra, litr, półtora, dwa, dwa i pół. W tych małych nie ma, a też jest. I w tych małych też jest pół litra i litr. I w tym małym też jest 0,25 i 0,5 i 0,75. Ja będę na pewno zadowolona z tych pojemników. Tak wam się chciałam tylko pochwalić moim zakupem. Jak już będę miała porządek w szafce, to zapewne pochwalę się wam i pokażę wam, jak to wygląda. Fajnie to będzie wyglądało na pewno wizualnie, no bo fajnie wyglądają kasze różnego rodzaju. Mam kaszę białą, kaszę gryczaną, paloną, kaszę gryczaną niepaloną, więc fajnie to wszystko będzie wyglądało wizualnie na pewno w szafce. Co jeszcze było razem z tymi pojemnikami? Był zestaw naklejek, 30 naklejek na te pojemniki. Są naklejki czarne i biały pisak do tego. No myślę, że fajnie będzie to wyglądało, jak sobie opiszę. Są takie fajne różne wzorki. Fajnie to będzie wyglądało, jak sobie opiszę te pojemniki. Ponaklejam sobie tutaj i będę miała zawsze te same produkty w tych samych pojemnikach. Pewnie będę robiła te porządki dzisiaj, bo patrzę przez okno i widzę, że pogoda się nie zmienia. Jest cały czas ciemno, cały czas ponuro, pada deszcz, wieje wiatr. Więc dzisiaj to tylko wyjdę nakarmić kury i zaraz szybko będę wracała do domu. Myślę, że moje mądre kury też będą dzisiaj więcej siedziały w kurniku niż na zewnątrz. No zobaczymy. W każdym razie pogoda w listopadzie jest bardzo, bardzo brzydka. Wiem, że w niektórych regionach u was już posypał śnieg. Marysia, która mieszka pod Krakowem, pokazywała filmik, że już miała w ogrodzie biało, więc no, można się spodziewać, że w najbliższych dniach u nas też posypie. Zapowiadają jakieś burze śnieżne, nie wiadomo co, więc można się wszystkiego spodziewać. Powiem wam, że śnieg to nie jest problem, ale najgorzej to ja nie lubię wiatru. Bo jak wieje, to jest strasznie nieprzyjemnie. Można wyjść na deszcz, można wyjść na śnieg, ale jak wieje, to już jest bardzo niekorzystna sytuacja i ja wiatru nie lubię. W tym roku wiatrów było u nas bardzo dużo, były bardzo silne. Teraz co ostatnio, przez ostatnie kilkanaście dni wiatru nie było, ale już znowu się zaczyna, znowu zapowiadają wiatry duże. Więc znowu będzie nieprzyjemnie. I zobaczcie, tak wyglądają te wszystkie pojemniki. Tak sobie tutaj je na razie ustawiłam na wykładzinie. Zaraz to wszystko przeniosę sobie do kuchni. No i zobaczę, które najbardziej będą mi potrzebne, które wykorzystam właśnie na moje produkty spożywcze. No i pokażę wam później, jak to wszystko sobie uporządkowałam. No i
I zobaczcie, już mam tutaj wszystko ładnie posegregowane, wszystko z szafek powyciągane i poprzekładane do tych pudełek. Mam tutaj i ryż, i mąki, i różnego rodzaju kasze, i płatki orkiszowe, no i też makaron. I teraz sobie do szafki to bardzo fajnie powkładam, no i na pewno będzie prościej i będą fajnie wyglądały porządnie i będę miała porządek w szafce. Ale powiem Wam, że jeszcze muszę dokupić sobie tych pojemników, a zwłaszcza tych wysokich, czyli tych 2,5 litra i tych 1,70 l, ponieważ te najwięcej tutaj w kuchni się będzie używało, bo sobie chcę jeszcze różne rodzaje mąk przesypać, bo mam jeszcze mąkę żytnią, taką mąkę pełnoziarnistą, żytnią mąkę orkiszową i troszeczkę jest za mało tych wysokich pojemników, bo jest tylko 5 tych jednych i drugich jest po 5, więc muszę sobie kupić tak, żeby było jeszcze przynajmniej po 5 albo nawet 10 i wtedy będę już miała wszystko, kompletnie wszystko porozkładane ładnie, bo będę miała posegregowane wszystkie mąki, ponieważ ja, jak wiecie, piekę chleb i z różnych mąk ten chleb piekę. No więc... I zobaczcie, jak mam tutaj teraz fajnie poukładane. Jeszcze mam tutaj dwa, te wysokie i te niższe. Jeszcze różne produkty tutaj sobie wsypię, ale już to super wygląda. Natomiast te wysokie mieszczą mi się tylko tutaj na tą półkę, więc muszę sobie te talerze, które tutaj używam, przenieść niżej, a tutaj będą stały te wysokie pojemniki. No i też będzie fajnie, bo te pojemniki najczęściej używam, bo te produkty jak ryż, mąka i makaron używam najczęściej, więc one będą sobie stały tutaj na tej półce, bo będzie częsta wymiana produktów, częste uzupełnianie tych pojemników, więc one mogą stać tutaj na tych półkach odkrytych. No więc cieszę się, że zaczęłam już przeorganizowywać sobie moje szafki, bo muszę sobie naprawdę już zrobić super w nich porządek. No, szafki są, jak wiecie, starsze już, bo zostały po poprzednich właścicielach. No, na razie nie będziemy zmieniać, na razie musimy wyremontować sobie jeszcze pokoje i sypialnię i skończyć mój pokój. Tam trzeba wymalować i położyć podłogę, więc szafki kuchenne w następnej kolejności będą dopiero jak skończymy sobie odnawiać pokoje. Ale te są jeszcze dobre. Zrobię sobie po prostu tylko jakby taki remanent w nich. Tak jak widzicie, nowe pojemniki poukładam, wszystko ładnie posegreguję i będzie dobrze. I to na tyle z mojej kuchni. Nie widzicie, pogoda wstrętna, wiatr wieje. Dobrze, że chociaż deszcz przestał padać, bo chociaż można wyjść spokojnie, ale ten wiatr to mnie zawsze dołuje. Przyszłam tutaj do kurek, bo chciałam im zawiesić kapustę pekińską w tych siatkach, które Wam kiedyś pokazywałam. Thank you.
I zobaczcie, tak im zawiesiłam tutaj tą kapustę. No na razie one są zainteresowane tam marchewką resztką jeszcze, bo wczoraj im zostało. No ale tutaj zobaczymy, czy się zainteresują tą kapustą. Kurki załapały, o co chodzi z kapustą. I już tam dziobią tą kapustę. Ale oczywiście jak mnie zobaczyły, no to już lecą. Bo to im się buja, Romek mówi. Bo widział właśnie, co one tu wyprawiały. I co, źle wam się dziobie to? No nie, ja nic nie mam. Tam sobie dziubcie. Jak dziobiecie kapustkę? Nie przychodźcie do mnie, bo ja nic nie mam. Kapustkę proszę dziobać. Bo to im się... Jak dziobią, to im się to rusza. No idźcie tam, pokażcie, jak dziobiecie. O, o, o. Zucha poszła, zucha poszła. No i urwała kawałek liścia. No tak to chociaż, jak mają tak zawieszone to w siateczce, to chociaż nie brudzi im się to na ziemi. Bo tak jak rzucałam im liście od kapusty tej z mojego ogródka, to zaraz całe te liście były pobrudzone, a tak to sobie mogą skubać z tego. O, 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 o. No. Tylko, że to im się kręci za bardzo. Chyba muszę to jakoś tak zrobić, żeby było bardziej nieruchome. Żeby ta siatka się nie bujała na boki. Coś muszę pomyśleć. No ale dają sobie radę. O. Super. Na początku tak podchodziły do tego niepewnie, że w ogóle nie przychodziły. Myślałam, że w ogóle nie zainteresują się tą siatką i tą kapustą, a jednak... No jednak dają radę, no. Super.
gibające się, no. No, to nie jest. To są małe listewki. No. No dobrze, no ale to chodzi o to tylko, żeby podtrzymywało ten, tą plandekę, no. Co? No jeżeli woda będzie spływać po skosie, no to nie powinno robić obciążenia. No tak. Są za cienkie. Zobaczymy, no. Nie, no przecież się nie połamią, no coś ty. No i widzieliście, Romek zrobił ramkę. Teraz wziął ją pomalować. Pomaluje impregnatem, żeby na wszelki wypadek było już zabezpieczone. I jutro plandekę przymocujemy z szywkami i całość przymocujemy drutem dobrze do tych poprzecznych listew tam w wolierze. Na razie zrobiliśmy jedną, ale są kupione te listewki na drugą, więc będą miały jeszcze z drugiej strony, żeby miały więcej ochrony przed deszczem. Widzicie, dzisiaj same prace domowe, bo pogoda jest tak wstrętna, że naprawdę tylko wychodzę do kur, sprawdzić co one tam robią i wracam szybko do domu, bo naprawdę nie jest miło. Idę do moich kurek z pysznym jedzeniem. Ci mają ryż z mięskiem i z buraczkiem. Zobaczymy, czy buraczek im posmakuje, bo jeszcze nie jadły. Ale tą kapustę, to mówię wam, cały czas tą kapustę dziobią. Już została taka mała główeczka. No co? Zaraz dostaniecie. No zobaczcie, jak już mało zostało. Całą prawie zdziobały. No a teraz obiadek, proszę, chodźcie tutaj, bo tu jest troszkę przyjemniej. No, tak. Obiadek przyszedł. Zosia, obiad. Stefan. Obiad przyszedł. Ciekawe, czy zjedzą buraczki. Pierwsze to one wydziobują mięso zawsze. No tak, już zaraz nie przeszkadzam wam, już idę. Zosia, chodź. Chodź po obiadek. No, tutaj troszeczkę mniej wieje może pod spodem. No jedzcie, nie przeszkadzam. Pogoda się niestety nie poprawia, więc no cóż, teraz po południu to będziemy sobie tylko pewnie układali pucle i odpoczywali, no bo troszkę porządków zrobione. Romek zrobił tą kratkę, pomalował. No i tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w ogrodzie pod szumiącą lipą jutro. Pozdrawiam serdecznie.